50 km na południe od Bejrutu znajduje się miejscowość Sydon. Znany już jest w Starym Testamencie, w księdze Izajasza, jako zło. Przed nami jest forteca w Sydonie, zbudowana na początku XIII wieku przez krzyżowców. Budowali ją tylko jeden rok. Sydon znaczy ryba, czy też ryby, ponieważ tutaj zajmowali się rybołówstwem. Tu jest meczet, ale pierwotnie był to kościółek. Jest to jeden z portów fenickich, oprócz Byblos i Tripoli, tu właśnie w Sydonie był port. Fenicjanie mieli tradycję, że przed portem właściwym była wysepka, gdzie w nocy palono ogniska, czyli taka latarnia morska, aby statki trafiały do portu. Widzimy platformę, takie miejsce, gdzie przypływały statki, rozładowywano i załadowywano rzeczy, którymi handlowano. Tutaj z Libanu głównie wywożono cedry. Przed nami jest ogromna sala dla krzyżowców, którzy tutaj się spotykali. To jest właśnie sala spotkań krzyżowców. Zobaczcie, tutaj są elementy obronne, wyrzutnia kamieni. Sydon zbudował, czy też założył jeden z synów Noego, Ham. Tutaj w Sydonie działy się złe rzeczy i to miasto fenickie napadało na Ziemię Świętą, dlatego Księga Izajasza ukazuje Sydon jako miasto zła. Ale Jezus mówi, że Sydonowi i Tyrowi lżej będzie w czasie sądu niż wam, czyli Kafarnaum i tym wszystkim miastom, które miały przywilej słuchania Jezusa. Wchodzimy do miasteczka, zauważcie, tutaj mnóstwo rzeczy, które możemy nabyć. No, te bazary tutaj zachwycają. Wszystko ekologiczne, czyste, nieskażone jeszcze przez chemię tego świata. No pięknie, te zapachy, klimat, no rzeczywiście jak w starożytnym Sydonie. Tu można kupić w całości mięso z butami. Tutaj wszyscy wszystkim handlują. Oj, pięknie. Tutaj rybki. Tutaj warzywa. Niektóre warzywa egzotyczne, których nawet nie znam. No wszystko zachwyca. Przepiękne uliczki, słuchajcie, czujemy się jak w Jerozolimie. I oto doszliśmy do Muzeum Mydła. Jak kiedyś produkowali mydło, dzisiaj zobaczymy tutaj. Tutaj są dzbany, gdzie suszono kwiaty. Później ucierano razem z oliwą tak mocno, że to zgęstniało. No i tu są później kadzie, gdzie to przelewano. I zobaczymy później, jak było formowane. Tutaj wlewano do tych form i to gęstniało. A później już wycinano te mydła. Tutaj w czasach fenickich mydło było bardzo drogie. Te kwiaty miały intensywny zapach. Oliwka sprawiała, że mydło dobrze zmywało brud. Dlatego tutaj Fenicjanie no, mieli ogromny, ogromny interes na tym, kiedy sprowadzali to i rozprowadzali na cały świat. Tu właśnie różnego rodzaju i mydło szare, i mydło tutaj zapachowe, także to był główny eksport. A był port tutaj, więc mydło rozchodziło się jak świeże bułeczki, prawda? Tak jest, jak świeże bułeczki.
Jesteśmy w starożytnej fenickiej łaźni. Tutaj przychodzili mieszkańcy, zanurzali się w wodzie, schodząc po schodkach, rozmawiali, kąpali się, a mydło mieli gratis. No właśnie, tutaj była produkcja. Tutaj jest wejście do katedry ortodoksyjnej. Tutaj jest taki podział na kościół maronicki i ortodoksyjny. Idziemy dzielnicą chrześcijańską. Wcześniej była to żydowska. Tutaj na pewno przebywali Piotr i Paweł. Tutaj przebywał Jezus. Z Jerozolimy do Sydonu jest ponad 100 km, więc nie jest aż tak daleko. Tu jesteśmy w karawansaraj, czyli był to hotel dla karawan, które tutaj przybywały. Do XIX wieku był to hotel. Później, kiedy Otomani odchodzą, tutaj Francuzi to przejmują. No i to jest takie miejsce spotkań. Obecnie Francuzi zachowali to dla siebie. To jest właśnie Bliski Wschód. Jest niesamowite. Nie ma pasu, wszyscy przechodzą, nikt nie trąbi, każdy się cieszy. I tutaj na drodze handlują, zauważcie, jest słoneczko, a tu ryby. No, no i to się nie psuje. I to ludzie jedzą i są zdrowi, nie? Tam bakłażany, no i tak żyjemy. Oni przeżyją kryzys. Proszę bardzo, jak szybko mu to idzie. O, krótki raz, drugi. Tutaj na ulicy i pięknie. Oj, egzotyka, egzotyka.